Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się oczywiście Bartłomiej Ryś, to jest kanał Na Biwaku. Witam w kolejnym odcinku z serii Biwak News, która podsumowuje miniony tydzień w branży kempingowo-karawaningowej. Jak mogliście zauważyć, na naszym kanale nie pojawił się ostatnio odcinek w trakcie długiego weekendu, a to wszystko było spowodowane po prostu zbyt małą ilością newsów, no bo wakacje mamy jakby w trakcie nadal, pomimo zakończenia długiego weekendu sierpniowego. I tak naprawdę wszyscy karawaningowcy są na wyjazdach, a firmy przygotowują się już do gorącego okresu targowego, który zaczyna się właśnie pod koniec sierpnia i tak naprawdę potrwa aż do końca października, więc to jest taka swoista cisza przed burzą. W dzisiejszym wydaniu Biwak Newsów będę Was informował o tych wszystkich imprezach targowych, więc będziecie na bieżąco. Ja postanowiłem przeczekać tydzień i zebrać dzisiaj taką porządną dawkę newsów ze świata właśnie karawaningowo-kempingowego. Nie przedłużając, zapraszam do subskrybowania oczywiście naszego kanału Biwak News, odcinek kolejny. Zapraszam. Jeżeli oglądaliście nasz kanał i oglądaliście też relacje z targów turystycznych we Wrocławiu, to doskonale wiecie, że Termy Gorący Potok przygotowywały się do nowej inwestycji. Inwestycji, można by powiedzieć, naprawdę dużej, naprawdę czuć pieniądz, mówiąc kolokwialnie, w tej inwestycji, bo mowa oczywiście o stworzeniu przy Termach Gorący Potok profesjonalnego camper parku. I co ciekawe, camper park wydaje się być nieco określeniem za małym, takim zbyt kolokwialnym w określeniu w stosunku tego, co tak naprawdę przy termach powstało, bo miejsce ma gigantyczny potencjał. Natomiast Gorący Potok 9 sierpnia już oficjalnie poinformowały, że otwierają właśnie miejsca postojowe dla kamperów, przyczep kempingowych i namiotów. Oficjalne otwarcie odbyło się w długi weekend sierpniowy. Tam już mogliśmy zobaczyć pierwszych gości, którzy przyjechali na świetnie przygotowane parcele. Był też tam również portal Camprest, który stwierdził, że nazwa właśnie Camper Park niezbyt do tego miejsca pasuje. Zdecydowanie powinien się to nazywać pełnoprawnym, pełnowymiarowym kempingiem. Gorący Potok to naprawdę rewelacyjne termy i wszystko wygląda na to, że te parcele, które zostały stworzone, zdjęcie zapewne możecie zobaczyć właśnie teraz, są naprawdę przecudowne, przepiękne. Inwestycja jest ogromna. Na camper parku albo kempingu, chyba zostańmy przy określeniu kemping, będziemy mogli znaleźć oczywiście stację serwisową, camper system, prawie 50 miejsc postojowych, takich dobrze przygotowanych, z podłączeniem oczywiście do prądu, z podłączeniem do wody. Jest też stacja, kolumna serwisowa od firmy Camper System i co ważne, ten obiekt będzie funkcjonował przez cały rok, więc to jest genialny news na tak naprawdę końcówkę wakacji i początek sezonu jesienno-zimowego, no bo dlaczego by nie korzystać z kamperów i przyczep kempingowych przez cały rok? W tym przypadku jak najbardziej można to zrobić, zwłaszcza, że mamy właśnie do czynienia z termami, czyli woda cały czas jest gorąca i uwierzcie, że kąpiel w takich termach właśnie w okresie takim jesienno, a zwłaszcza zimowym, jest wprost rewelacyjne i powiem Wam, że jestem szalenie zadowolony z tego obiektu. Jest oczywiście plac zabaw na miejscu, jest ogólnodostępna kuchnia, w przyszłości pojawią się też profesjonalne sanitariaty, które już notabene są, ale w przyszłości jeszcze dodatkowo będą rozbudowywane i to wszystko powoduje, że wreszcie Polska zyskała naprawdę świetny obiekt taki parkingowo-kempingowy dla pojazdów właśnie turystycznych, jakie znamy chociażby z Węgier, czy Austrii, czy generalnie z innych części naszej Europy. Wszystko też wskazuje na to, że Gorący Potok to wykonał dopiero pierwszy krok w kierunku tej inwestycji, jeżeli wszystko się uda i oczywiście jeżeli to miejsce będzie cieszyło się popularnością, to cały obiekt ma potencjał na stworzenie tak naprawdę jednego wielkiego takiego obiektu turystycznego, takiej wioski kempingowej, którą znamy chociażby z tak pięknych miejsc jak Chorwacja czy Włochy. Bardzo mocno w tym kierunku
termą gorący potok kibicuje. Co ważne, zobaczycie relacje z naszego wyjazdu właśnie na termy gorący potok. Dostaliśmy zaproszenie od właściciela obiektu. Pojawimy się tam na początku września. Przygotujemy Wam oczywiście relacje wideo, jak to wszystko wygląda, ale co ważne, spotkamy się też z właścicielem, by porozmawiać na temat zmian, na temat tego, co można by było jeszcze usprawnić oraz na temat, porozmawiamy sobie na temat cennika, który został obecnie ustawiony na dość wysokim poziomie, ale właściciele są jak najbardziej otwarci i chętni do rozmowy. Chcą słuchać, chcą się uczyć, a powiem Wam, że takich przedsiębiorców w branży kempingowej ze świecą szukać. Także gorący potok, serdecznie zapraszam. Jeżeli macie ochotę, możecie już tam pojechać już teraz pod końcówkę wakacji, a my pojawimy się tam we wrześniu i pewnie we wrześniu opublikujemy relacje z naszej wizyty. Kolejny news należy traktować jako formułę nieoficjalną. Birstner Poznań była taka firma sprzedająca właśnie kampery i przyczepy kempingowe marki Birstner. Według informacji, które ja posiadam, kończy swoją działalność, czyli firma działająca tutaj na terenie Poznania straciła autoryzację marki Birstner. I co ciekawe, nie oznacza to, że Birstner znika z mapy Poznania, tylko przejmie ją kolejna firma działająca w branży karawaningowej na terenie tego miasta, czyli Hymer Poznań. I są to na razie przynajmniej nieoficjalne informacje, bo ani Birstner Poznań nie poinformował, że tak naprawdę zamyka swoją działalność związaną z marką Birstner, ani Hymer Poznań nie poinformował, że przejmuje markę Birstner. Podobno te informacje mają ujrzeć światło dzienne mniej więcej gdzieś w okolicy połowy albo nawet końcówki września. Wszystko wskazuje na to, że na targi poznańskie Caravan Salon Hymer Poznań już przywiezie kampery bądź przyczepy bądź i to właśnie pod logotypem marki Birstner. Czyli cały czas są zmiany i cały czas mamy pokłosie tego, o czym informowałem Was w poprzednim wydaniu Biwak Newsu. W którymś z kolei mówiłem tam, że na stanowisku człowieka zarządzającego całą grupą Erwin Hymer pojawiła się osoba z Polski i możemy się spodziewać małej rewolucji z tym związanej. Na pewno będzie porządkowanie rynku, no i wszystko wskazuje na to, że właśnie strata autoryzacji marki Birstner przez firmę Birstner Poznań jest pokłosiem tych kroków. Zmiany są oczywiste, zmiany są nieuniknione i tak naprawdę na polskim rynku przewiduję, że w przeciągu najbliższych kilku lat, a spodziewamy się oczywiście wszyscy recesji, spodziewamy się wszyscy generalnie zmian i troszeczkę uspokojenia tego rynku pod kątem zarówno sprzedaży, jak i wynajmu. Prawdopodobnie zostaną tylko ci najwięksi gracze, którzy sprzedają największy wolumen pojazdów, ale jednocześnie są w stanie zapewnić dodatkowe usługi polegające na wykonywaniu profesjonalnych napraw, profesjonalnego doposażenia pojazdów i sprzedaży akcesoriów. Wszystko właśnie na to wskazuje, że tym mniejszym firmom będzie zdecydowanie ciężej nadążyć za tymi największymi w branży. Ktoś, kto dzisiaj inwestuje albo już zainwestował w nową siedzibę, a Poznań jest chyba tego najlepszym przykładem, no bo mamy firmę jak Camel Camp, która już chyba 2 albo 3 lata temu zbudowała nową siedzibę za kilka milionów złotych. Kolejne firmy tutaj z poznańskiego rynku już mają w planach zakup działki albo już kupiły działkę i planują tam rozbudowę właśnie swoich obiektów. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ci, którzy zainwestują teraz, wygrają w przyszłości. Tego im serdecznie życzę, a po stronie klientów tak naprawdę to nic złego, bo przychodząc do jednego miejsca będziemy mogli wybrać przynajmniej swojego kampera z kilku albo nawet kilkunastu różnych marek. To wszystko będzie tak naprawdę w jednym miejscu, w jednym mieście jak w przypadku Poznania. Więc klient z pewnością na tym
nie straci. We wstępie do tych biwak newsów mówiłem o ciszy przed burzą i to jest fakt. Wszyscy, tak naprawdę wszystkie firmy związane z branżą karawaningowo-kempingową w Polsce, zarówno producenci samochodów, jak i sprzedawcy kamperów czy przyczep kempingowych, akcesoriów, namiotów dachowych, wszyscy szykują się do prawdziwego święta karawaningowego, jakim są targi Caravan Salon 2022 w niemieckim Düsseldorfie. Są to oczywiście największe targi branżowe w całej Europie i to właśnie tam na kilkunastu halach możemy zobaczyć kilka tysięcy różnych pojazdów kempingowych. Tam też są obecni wszyscy dealerzy, wszyscy sprzedawcy, którzy podglądają zarówno to, co jest premierowo pokazywane wśród ich marek, ale też podglądają to, co przygotowała na przyszły sezon konkurencja. Oczywiście nie znam firmy w Polsce, która by nie wysyłała tam swojego przedstawiciela. Nie znam też w polskiej branży mediowo-karawaningowo-kempingowej redakcji, która by się tam nie pojawiła. My również się tam wybieramy z firmą Mobitech Caravan Center z Warszawy, z którą będziemy też nakręcać materiały wideo prezentujące marki, które oni właśnie sprzedają, co tam nowości, jakie rzeczy zaprezentowało chociażby marka Cartago, czy Benimar, czy inne, które mają w ofercie. Co jest ważne dla Was? Ważne jest chyba to, że warto tam po prostu pojechać. Jest to największy możliwy wybór pojazdów kempingowych. Z pewnością na zwiedzanie całej ekspozycji warto sobie zarezerwować przynajmniej ładnych kilka dni, a Camper Park, który jest stworzony obok targów, zajmuje naprawdę olbrzymią powierzchnię. Nie ma żadnego problemu, żeby stanąć tam kamperem czy przyczepą kempingową, zatankować wodę, skorzystać z sanitariatów, a przy okazji autobusy dowożą Was prosto właśnie z tego Camper Parku pod drzwi hal targowych. Bilety są naprawdę stosunkowo tanie jak na tak dużą ekspozycję, a przy okazji niemiecki Düsseldorf jest naprawdę pięknym miastem, którym możecie się po prostu wybrać, pozwiedzać, dobrze zjeść, dobrze napić i polecam zdecydowanie wybranie się na tak zwane stare miasto, czyli Altstadt, i tam naprawdę jest życie, więc cały wyjazd na targi można połączyć właśnie w taki fajny sposób, polegający na tym, na zwiedzaniu i zobaczeniu tego, co tam producenci przygotowali nam na nowy sezon karawaningowy. Jednocześnie też można sobie po prostu odpocząć i pozwiedzać. Chyba największą niespodzianką, na którą wszyscy czekają, ale niestety w tym negatywnym kontekście targów Caravan Salon, jest fakt, że dopiero po tych targach albo na tych targach polscy dealerzy poznają ceny kamperów i przyczep kempingowych przygotowanych na przyszły sezon karawaningowy. Wszyscy spodziewają się podwyżek rzędu nawet 20%. Pytanie, czy rzeczywiście tylko 20%, ile tak naprawdę, po ile będzie można kupować kampery i przyczepy kempingowe, wszystko okaże się właśnie po targach w Düsseldorfie, na które serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że się zobaczymy, bo ilość osób z Polski, które co roku wyjeżdżają właśnie na Caravan Salon, z roku na rok jest coraz większa. Wszystkie informacje zamieszczane w niemieckojęzycznych mediach karawaningowych tyczą się właśnie zbliżających się targów Caravan Salon w Düsseldorfie i to właśnie niemieccy dziennikarze mają pierwszorzędny dostęp do informacji związanych z nowościami, które pokażą poszczególni producenci. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować chociażby najnowszy model Pusla, który według właśnie publikacji magazynu Promobil.de będzie kamperem niedrogim, przeznaczonym dla dwóch osób. Co to znaczy, moi drodzy, niedrogi? Rzucam okiem na publikację. Mamy ceny Pusla Summit Shine 540, tak będzie się nazywał ten model, zbudowany na bazie Citroena, Boxera albo oczywiście Ducato, o długości od 541 do 636 cm, z dopuszczalną masą całkowitą na poziomie od 3300 kg do 3,5 tony.
No i te ceny, 42 499 euro to będzie cena startowa, wyjściowa, oczywiście cena jak najbardziej niemiecka. W Polsce trzeba doliczyć do tego odpowiednią ilość podatków do 55 699 euro. Cała seria Summit, jak czytamy w publikacji, ma w ofercie trzy klasyczne układy, 540 i 600 mają z tyłu zwykłe łóżko poprzeczne, a 640 z pojedynczymi łóżkami w linii montażowej. Oprócz podstawowego modelu istnieje lepiej wyposażony wariant Summit Prime z dużym dachem panoramicznym nad siedzeniami w kabinie. Dlaczego warto? Bo jest tanio, bo to jest posyl i jak czytamy w publikacji właśnie magazynu, na pokładzie kampera znajdziemy wszystko to, co tak naprawdę jest nam potrzebne do podróżowania. Można dowolnie zmieniać układ na przykład samego stolika, można go wyrzucić sobie na zewnątrz, tam go sobie ustawić. Jest też na pokładzie kompaktowa łazienka, która już chyba to rozwiązanie weszło na stałe do użytku, ma składane ściany i dzięki temu na bardzo małej przestrzeni można stworzyć i bardzo dużą kabinę prysznicową i bardzo łatwy dostęp do umywalki i toalety. Co więcej, moi drodzy, sprzęt jest skromny, jak możemy czytać w publikacji, na próżno szukać uchwytów na papier toaletowy, wieszaków na ręczniki lub tym podobnych, ale umówmy się szczerze, to jest dobry pułap wejścia do karawaningu, a te wszystkie drobne dodatki możemy sobie zaaranżować we własny sposób. Jeżeli więc ktoś chce, jest na przykład młodym człowiekiem i chce wejść w świat karawaningu, to musi się nastawić na wydatek 45 tysięcy euro za nowego campervana marki Puzzle. I jeżeli chcecie, żeby było tanio albo taniej od tej kwoty i uważacie, że ona jest jak najbardziej astronomiczna, to wybaczcie, ale tanie już było i rzeczywiście na tle wszystkich potencjalnych kamperów, campervanów i przyrzep kempingowych ta cena jest jak najbardziej atrakcyjna. Zresztą szczegóły tak naprawdę wszystkich cen zobaczycie na Caravan Salon w Düsseldorfie albo w naszej relacji. Dużo będzie o targach dzisiaj, ale nie ma się co oszukiwać, że tak jak mówiłem wcześniej, sezon targowy przed nami, wrzesień, sierpień, końcówka sierpnia, wrzesień i październik to będą bardzo gorące okresy dla naszej branży. Targi Caravan Salon w Düsseldorfie i Caravan Salon w Poznaniu, czyli trzeci tydzień właśnie października. Przy okazji tego wydarzenia odbędzie się też druga edycja konferencji Polish Campers and Caravans Conference w październiku w Poznaniu. Polska Grupa Karawaningowa zaprasza do udziału w drugiej odsłonie, która odbędzie się 21 października podczas największych w tym roku targów karawaningowych w Polsce, Caravan Salon Poland 2022. Jaki jest cel konferencji? Będzie to promocja polskiej branży producentów kamperów i przyczep kempingowych oraz rozwiązań dla szeroko rozumianego karawaningu, mówi Dariusz Wawrzyniak, prezes zarządu PGC. Chcemy poprzez konferencję promować naszych rodzimych producentów, którzy jakością wykonania, umiejętnościami bardzo często dorównują, a niekiedy nawet przewyższają światowe koncerny, począwszy od wykonania, a na wdrażanych rozwiązaniach kończąc. I właśnie o możliwościach naszego rynku i kierunkach rozwoju chcemy głośno mówić podczas drugiej edycji konferencji. Jak wygląda program Potencjał eksportowy polskich producentów kamperów, przyczep kempingowych, campervanów, prezentacja osiągnięć i rozwiązań polskich producentów, perspektywy eksportowe dla branży karawaningowej, jak skutecznie sprzedawać polskie produkty poza granicami Polski, bariery wejść na rynki zagraniczne, prezentacja osiągnięć, narzędzia i usługi wspierające eksport, jak je wykorzystać. Czyli jeżeli na przykład chcecie dzisiaj założyć sobie firmę, która będzie produkowała albo przyczepy kempingowe, albo kamperwany, albo że ktoś nawet się szarpnie na duże kampery, to warto po prostu posłuchać ludzi, którzy już są w tej branży od wielu, wielu lat i doskonale wiedzą, że polski rynek jest zbyt mały, zbyt ciasny i zbyt małomajętny, powiedzmy to sobie wprost, by sprzedawać tutaj tak drogie produkty luksusowe, jakim są kampery czy przyczepy kempingowe. I zdecydowana większość produkowanych w Polsce dóbr związanych właśnie z branżą karawaningową jest
przeznaczona na eksport do krajów zachodnich, do krajów skandynawskich, do innych rynków, do innych rynków zbytu, na których cena już tak nie jest ważna, a liczy się przede wszystkim jakość produktu, a tutaj Made in Poland jak najbardziej jest przodownikiem pracy. O, tak bym to ujął. Także Polish Caravans Conference jak najbardziej podczas targów w Poznaniu. A przy okazji, jak jesteśmy przy targach w Poznaniu, to wspomnę o tym, że targi uruchomiły sklep z gadżetami, w którym możecie sobie kupić czapeczki, koszulki, ale moje serce ujęły przede wszystkim karawaningowe skarpetki w logotypie właśnie targów, w logotypach, w różnych ikonkach związanych właśnie z kamperami, z przyczepami, z tą formą wypoczynku. Także wszystkie gadżety już są dostępne w sklepie internetowym, więc jeżeli chcecie kupić czapeczkę albo właśnie takie fajne skiety, jak to mówią młodzi ludzie, chyba jeszcze jestem młody, to jak najbardziej możecie to zrobić, a my oczywiście widzimy się w Poznaniu na targach Caravan Salon 2022. Postępuje elektryfikacja różnych branż, głównie branży motoryzacyjnej, która oczywiście ma swoje przełożenie na branżę karawanigową. I znalazłem, moi drodzy, artykuł na portalu francuskie.pl, jak podróżuje się elektrycznym kamperem od francuskiego producenta, czyli marki Peugeot. Peugeot e-Traveler stał się bazą dla stworzenia kampera dla rodziny z Holandii. Wybrała się nim w góry Szwajcarii i Austrii, dzieląc się zdjęciami ze swoich wakacji. Kamper według relacji podróżników sprawuje się znakomicie. Aktualnie przebywa w Alpach. I generalnie zdjęcia mamy piękne, ale tam relacji i konkretów no już tak niezbyt znaleźliśmy. Nigdzie, na przykład, czytamy w publikacji, nigdzie nie było problemu z tankowaniem kampera. Miejsc do ładowania jest mnóstwo, a podczas każdej sesji ładowania robimy zakupy, gotujemy posiłek albo wybieramy się po prostu na spacer. Prędkość podróżowania ze względu na ograniczenia, ale też rodzaj napędu nie jest zbyt wysoka. Nie jeździmy zbyt szybko, a jeśli nie ma ładowarek, to zatrzymujemy się po prostu na kempingu i tam podłączamy się do prądu. Nie ma żadnych informacji na temat tego, jak wygląda na przykład ładowanie samochodu elektrycznego na kempingach, czy kempingi mają co jakieś ale do tego. Nie mam żadnych informacji też na temat zasięgu, a szkoda, bo artykuł tak naprawdę kończy się na tym, że producent oferuje 5 lat gwarancji do 120 tysięcy kilometrów, zasięg samochodu wynosi do 250 kilometrów w zależności od warunków, ale to są dane podawane przez producenta i szkoda, że nikt nas nie informuje, jak wygląda użytkowanie właśnie takiego malutkiego kampera w praktyce, elektrycznego oczywiście kampera w praktyce, bo doskonale wiecie, że zasięg potrafi spaść naprawdę na łeb, na szyję w momencie, kiedy dociążymy auto, a jeszcze podłączymy na przykład do niego przyczepę kempingową. I takie ogólne stwierdzenia w artykule, że wszystko jest ok i ładowarek jest dużo i zatrzymujemy się na obiad w momencie, kiedy się ładujemy, no tak naprawdę nic nam nie mówi. Pytanie, ile razy trzeba się zatrzymać w przeciągu dnia, żeby przejechać na przykład odcinek nieduży, 500 km dziennie. Czy naprawdę potrzebujemy wtedy aż dwóch, a może i więcej ładowań i ile te ładowania trwają? Tutaj z tej publikacji nic nie wynika, a szkoda, bo mogliśmy się naprawdę zapoznać z ciekawymi treściami związanymi z elektrycznymi kamperami, które na razie, umówmy się, odstawiamy na bok i żyjemy zgodnie z prawdziwym duchem caravaningu, czyli z hartem silników diesla, które chyba najlepiej nadają się właśnie i do kamperów, i do holowników przyczep kempingowych. Funkcjonariusze ze wspólnej polsko-niemieckiej placówki w Świecku w województwie lubuskim odzyskali kolejny kradziony pojazd. Tym razem był to kamper, moi drodzy, o wartości 260 tysięcy złotych. Kierował nim 36-letni Polak, poinformowała w sobotę rzeczniczka nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak. No i bardzo dużo tych pojazdów podróżuje sobie, mówiąc tutaj w cudzysłowie, właśnie z Niemiec w kierunku Polski, a dalej właśnie za wschodnią granicę. No ale na szczęście w tym przypadku się ubiło, bo 36-latek jechał kamperem zbudowanym na marce Fiat, na niemieckich numerach rejestracyjnych.
Podczas sprawdzania auta strażnicy graniczni zauważyli liczne ślady kradzieży. Uszkodzona była stacyjka oraz skrzynka z bezpiecznikami. Kierowca nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów od pojazdu. Samochód, co ciekawe, nie figurował jeszcze w bazach danych jako skradziony. Z uwagi na to funkcjonariusze skontaktowali się z właścicielem kampera, który potwierdził kradzież oraz udał się na posterunek niemieckiej policji, by ją zgłosić. Dalsze postępowanie w tej sprawie będzie już prowadziła policja. I tutaj apeluję, troszeczkę mocno nawet do Was apeluję, by jak najbardziej zabezpieczać swoje domy na kołach, nawet te używane. Ostatnio opublikowałem na profilach Cargo materiał reklamowy na temat alarmu Tinktronica, który prywatnie uważam, że jest rewelacyjnym rozwiązaniem, naprawdę znacznie chroniącym nasz pojazd kempingowy. I tam pojawiło się mnóstwo takich komentarzy mówiących o tym, że to jest jak najbardziej fajny produkt, ciekawy, ale tylko dla tych, którzy kupują nowe kampery i nowe przyczepy kempingowe. Ja się z tym stwierdzeniem zdecydowanie nie zgodzę, bo w dzisiejszych czasach koszt zakupu nawet używanego, ale w dobrym stanie kampera to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kiedy doliczymy do tego ukradzione rzeczy, które przewozimy na jego pokładzie, dojdzie kolejne kilka tysięcy złotych, a nerwy, stres i uszkodzenia powstałe przy włamaniu, no to już są rzeczy tak naprawdę niepoliczalne i na tym tle koszt montażu takiego czy innego alarmu, tutaj już jak najbardziej nie chcę w żadnym stopniu reklamować akurat tej konkretnej marki alarmu, ale koszt zakupu i montażu takiego systemu zabezpieczenia jest tak naprawdę nikły, kiedy porównamy go do całej wartości właśnie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem. Więc czy warto? Moim zdaniem zdecydowanie tak, zwłaszcza że coraz częściej czyta się, że coś Wam ginie, gdy podróżujecie właśnie kamperami czy przyczepami kempingowymi. Ostatnio widziałem post o kradzieży roweru, ostatnio gdzieś tam widziałem próbę włamania, także jest naprawdę tego dużo i po prostu warto się zabezpieczyć, a złodzieje liczą na łatwe cele. Umówmy się szczerze, że w momencie, kiedy usłyszą bardzo głośny alarm wyjący spod maski, bo będą próbowali wejść przez drzwi albo okno do pojazdu kempingowego, to po prostu sobie ten temat odpuszczą i tyle, znajdą inny, łatwiejszy obiekt swoich zainteresowań. Więc warto zwrócić na to uwagę, niż potem ja miałbym cytować artykuły, że mam nadzieję, że policja odzyskała Wasz pojazd, ale umówmy się, bardzo dużo pojazdów znika i nigdy tak naprawdę nie zostanie już znaleziony. Wspominałem dzisiaj o Gorącym Potoku i Camper Parku. Rewelacyjna inwestycja. Takie inwestycje powinni przeprowadzać również inni właściciele pól kempingowych w naszym kraju. A dlaczego? A dlatego, że 18% turystów, którzy przyjeżdżają do Polski, to karawaningowcy. Wynika z informacji opublikowanych przez Polską Organizację Turystyki. W Berlinie jeszcze, co ciekawe. Na zbliżających się targach Caravan Salon w Düsseldorfie czytamy w publikacji, szczególnie promowane będą Mazury i Małopolska. Wystawia się właśnie Polska Organizacja Turystyczna na targach w Düsseldorfie i będzie promować nasze regiony. Kulturalna metropolia Kraków również się tam pojawi. 18% karawaningowców to bardzo dużo. W ogólnoeuropejskim porównaniu cenowym portalu Camping Info Polska była jednym z 10 najtańszych kierunków w 2020 roku ze średnią 16,54 euro za osobę dziennie. Dla Niemiec koszty obliczono na poziomie średnio aż 25,21 euro dziennie, więc różnica jest prawie 9 euro. Jak podaje FUR, no, nie proście mnie, żeby to zacytować. Furgusze, niemiecka instytucja zajmująca się badaniem zwyczajów urlopowych Niemiec, i na tym poprzestańmy. W ubiegłym roku Polskę odwiedziło około 2 miliony turystów niemieckich. Przed pandemią liczba ta plasowała się w okolicach 3 milionów. Chcemy sprawdzić, żeby jeszcze więcej niemieckich turystów przyjeżdżało do Polski. Niemcy najchętniej wybierają się na polskie morze. Druga bardzo popularna destynacja to Kotlina Jeleniogórska i Mazury. Liczymy, że mimo zapaści związanej z wojną, wynik w tym roku będzie taki sam jak w ubiegłym, co będzie stanowiło dla nas bardzo dobrą bazę na przyszłe lata, które miejmy nadzieję będą spokojniejsze, przynajmniej w turystyce, mówi moi drodzy szef ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie, Konrad Guldon.
18% turystów, którzy przyjeżdżają do Polski, to karawaningowcy. Czy to nie jest ostateczny argument na to, że trzeba w Polsce właśnie inwestować w kamperparki, w kempingi, trzeba odpowiednio promować cały nasz kraj? No i w tym wszystkim chciałbym zadać jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest Polska Federacja Kempingów i Karawaningu ze swoimi pieniędzmi, które dostaje na promocję kempingów w Polsce i za granicą, i gdzie te kempingi polskie są właśnie promowane na arenie europejskiej? Czekam na odpowiedź na to pytanie, jak są pożytkowane właśnie te środki. Dużo o kempingach, dużo o targach, ale sami doskonale wiecie, że karawaningowcy, zwłaszcza w Polsce, kempingów zbytnio też nie lubią. Mamy tak naprawdę dwie grupy odbiorców. Jedni, którzy mówią, że karawaning to tylko na dziko, a drudzy mówią, że karawaning to tylko kempingi. No i dzisiaj trochę o tych dzikusach. Nielegalny kemping w Parku Julianowskim drogo kosztował turystów. Ta publikacja i zdjęcia zestawu złożonego z między innymi właśnie przyczepy kempingowej marki Niewiadów, chyba w minionym weekendzie, właśnie długim weekendzie, okrążyły wszystkie możliwe grupy karawaningowe. Spacerowicze przecierali oczy ze zdumienia, widząc turystyczną przyczepę kempingową i obozowisko rozłożone nad brzegiem stawu w Parku Julianowskim w Łodzi. Sprawdziłem generalnie, gdzie jest Park Julianowski w Łodzi, żeby wiedzieć, o czym mowa, i tak naprawdę to jest naprawdę park położony w centrum miasta. Naprawdę, sprawdźcie sobie na mapa Google, gdzie jest Park Julianowski w Łodzi. Na weekendowy biwak zjechała do miasta para mieszkańców jednej z podłódzkich miejscowości. Turyści pojawili się nad brzegiem akwenum wodnego w niedzielę. Wjechali śmiało alejką od strony ulicy Zgierskiej, mimo znaków zakazu i całkowicie wbrew obowiązującemu w zabytkowym parku regulaminowi. Tam też przenocowali. Przypadkowi spacerowicze przecierali oczy ze zdumienia, patrząc na obozowisko, auto z przyczepką, rozstawione leżaczki i kociołek z ciepłą strawą bulgocącą na butlę z gazem. Próby zwrócenia im uwagi na niestosowność ich obecności w parku miejskim zbywali pobłażliwie. To jest w ogóle hit. Jeżeli naprawdę tak było, że mieszkańcy podchodzili do nich i zwracali im uwagę, że no kurczę, tutaj nie powinny stać i nie jest to kemping, a tylko park, jeszcze zabytkowy park, i oni na to nie zareagowali, no to jestem w szoku. Zdjęcia obozowiska rychło trafiły do mediów społecznościowych. Na swoim profilu udostępnił je społeczny Komitet Ochrony Julianowa. Powiadomiona o dzikim obozie została także Rada Osiedla, która powiadomiła o zajściu Straż Miejską w Łodzi. Podobne zawiadomienie złożyło także kilka innych osób. Ostatecznie Straż Miejska przyjechała na teren parku i ukarała mandatem gości w wysokości 500 zł, także nosek był naprawdę drogi. Co ważne, obiecali, że już nie powtórzą błędu. I co ciekawe, wypowiada się tutaj Marek Marusik, zastępca naczelnika Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi. Nie był to przypadkowy przystanek czy nocleg w drodze. Ci państwo celowo wjechali do parku. Taki mieli pomysł na nocleg na łonie natury. Czasem brakuje mi słów, żeby jakkolwiek skomentować zachowanie niektórych osób, ale pamiętajcie, ci, którzy mnie oglądają, nie są związani z naszą branżą, że takich osób jest naprawdę mało. Uwierzcie, generalnie to my wiemy, jak się zachować. Nie wiemy, że nie należy biwakować w parku w środku miasta, że należy po sobie sprzątać i generalnie dbać o cały teren wokół siebie, respektować zakazy i nakazy, i naprawdę nie oceniajcie nas względem tylko jednej pary, która zachowała się tak, a nie inaczej. Tak. Trochę nie mogę się pozbierać po przeczytaniu takich newsów, że no, ktoś wykazał się tak wielką nieodpowiedzialnością, ale taką po prostu z najzwyczajniej w świecie ludzką głupotą. No bo nazwijmy rzeczy po imieniu. Krótka informacja zza oceanu. Portal Moto.pl informuje, że marka Thor pokazała kampera dla 7 osób, a model nazywa się Palazzo. Thor Motor Coat zaproponował nowego kampera, w którym można podróżować luksusowo. Jest on w stanie pomieścić 7 osób.
osób jest naprawdę olbrzymi. Autobus mierzy 11,6 metra długości, 2,5 metra szerokości. Wewnątrz znajdują się dwie w pełni wyposażone łazienki, łóżka piętrowe. No oczywiście co, markiza ze światłami LED, która pozwala na przekorzystanie przestrzeni z zewnątrz, nawet gdzie jest słonecznie lub deszczowo. Inne udogodnienia obejmują centrum rozrywki z telewizorem i kilka schowków. Wewnątrz jest sporo miejsca, nawet bez rozsuniętych paneli powiększających przestrzeń. Jest to taki typowy amerykański wóz. Co ciekawe, kuchnia na przykład posiada zlewo, zmywak ze stali nierdzewnej, elektryczną płytę indukcyjną, konwencyjną kuchenkę mikrofalową i lodówkę mieszkalną, ale taką naprawdę mieszkalną w pełnym znaczeniu tego słowa. Szafek, szuflad również nie zabraknie. Jaka cena za takiego amerykańskiego giganta? Tor Palazzo 37,6, bo tak dokładnie się nazywa ten model, kosztuje od 363 600 dolarów, czyli kosztuje tyle, co niektóre domy w USA, albo nieduża, no może ciut większa kawalerka w Warszawie. Długi weekend przyniósł nam niestety też kiepskie informacje, ale na szczęście nie tragiczne, kiepskie. Wypadek z udziałem kampera na drodze krajowej 94 pod Olkuszem. Czteroosobowa rodzina została zabrana do szpitala. Możecie teraz zobaczyć zdjęcia z tego zdarzenia drogowego. Wszystko wskazuje na to, że w kamperze wybuchła po prostu najzwyczajniej w świecie opona i samochód zjechał do rowu i tam no, dosyć mocno się potorbował. Zdjęcia, jak to zwykle, zdjęcia z wypadków kamperów i przyczep kempingowych są iście takie, że tak powiem, bardzo ekspresyjne. O, może bym to tak ujął, bo rzeczywiście cała ta rozbudowa po prostu rozpada się na części pierwsze w momencie nawet najmniejszej kolizji czy innego zdarzenia drogowego. Jest to fakt. Nawet w najnowszych konstrukcjach tak samo wyglądają właśnie wypadki i kolizje z udziałem kampera. Co dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, to przede wszystkim żebyście zadbali naprawdę przed każdym większym wyjazdem o stan techniczny Waszego kampera czy przyczepy kempingowej, bo uważam, że Polacy zdecydowanie zbyt dużą uwagę przykładają do tego, jak wygląda ich dom na kołach, a ważne jest to, czy ten dom na kołach jest bezpieczny. Instalacja gazowa, instalacja elektryczna, ale też sprawdzenie odpowiedniego zaczepu, stanu hamulców, stan opon, żeby właśnie takich sytuacji było jak najmniej. Oczywiście nie da się ich wyeliminować w 100%, mam tego jak najbardziej świadomość, natomiast ryzyko można znacznie ograniczyć i warto to zrobić, by taki wyjazd na urlop był przyjemnością. Tutaj w tym wypadku na szczęście czteroosobowej rodzinie nic poważnego się nie stało. Trafili do szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała. Dobrze, że tak to się wszystko skończyło. Na sam koniec, moi drodzy, przechodząc już troszeczkę do podsumowania, ale takiego lekkiego, z humorem, zabawnego podsumowania dzisiejszych newsów. Luksusowy kamper lepszy niż apartament. Co ciekawe, artykuł z 5 sierpnia na dosyć poważnym branżowym portalu Auto Świat. I co ciekawe, czy tyczy się ta publikacja marki Francia, którą, jak sami wiecie, Cargo w Poznaniu sprzedaje i ma dużą wiedzę. No i czytamy tutaj, że renomowany niemiecki producent luksusowych kamperów świętuje 60-lecie istnienia firmy i wypuszcza z tej okazji specjalny, limitowany model. Francia 1960 ma mieć na pokładzie wszystko to, co najlepsze. Jeśli waga i cena nie grają roli, i ta wersja była też ograniczona, jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych modeli. No i teraz wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że artykuł został opublikowany 5 sierpnia, a Francja bieżącego roku, a Francja obchodziła swoje 60-letnie urodziny w roku ubiegłym. To po pierwsze. Po drugie, kompletnie nie zgadza się tu podana cena w tabeli, bo cena bez dodatków, dziennikarze napisali 682 500 zł. Zacytuję tutaj włodarza poznańskiej firmy Cargo, który powiedział tak: Bartku, skontaktuj się z nimi, jeżeli oni nam dadzą taką cenę na zakup podstawowej wersji Franki,
nawet nie na 60-lecie, to bierzemy od razu 10. Bo chyba nie jest tajemnicą, że frankia w Polsce kosztowała nawet rok czy dwa lata temu od mniej więcej 1 000 000 zł netto wzwyż. Więc tutaj kompletnie nie mam pojęcia, skąd ta cena się pojawiła. Co ciekawe, te wszystkie bogate wyposażenie w standardzie, o którym mowa w artykule, w kontekście właśnie tej edycji 1960, jest już zawarta w standardowych modelach franki. Nie jest to absolutnie nic nowego, nic wyjątkowego. Wszystko to, co ma standardowa frankia, jest zaimplementowane w modelu 1960. Wszystko to, co jest w modelu 1960 napisane jako coś wyjątkowego, wyjątkowego nie jest, bo jest zaimplementowane na podstawie, na bazie zwykłej franki. Także artykuł jest kompletnie od czapy, można by powiedzieć, opublikowany rok za późno, zawierający nieprawdziwe informacje i wprowadzający w błąd potencjalnych kupujących, którzy potem przychodzą do dealera i mówią: proszę zobaczyć, 700 tysięcy, a pan mi tutaj proponuje kampera za 1 000 000 zł. Coś się tutaj nie zgadza, 300 tysięcy różnicy, no nie może być aż tak. No a może być, bo są artykuły, które są napisane przez osoby kompletnie nie znające się na branży, kompletnie nie znające się na tematach związanych z kamperami i przyczepami. I takie mamy efekty. Kolejny artykuł związany z branżą, również opublikowany na bardzo popularnym portalu, nazwę to informacyjnym, mowa o fakt.pl, z pewnością znacie gazetkę. Swoją drogą mój dziadek zawsze kupował, już niestety świętej pamięci, Fakt i pamiętam, że tam na tylnej ścianie, na tylnej stronie zawsze była tam goła pani z jakimś śmiesznym cytatem. Już nie pamiętam, co one tam mówiły, ale pamiętam, że tam była zawsze goła baba, mówiąc kolokwialnie. I pamiętam, że ja zawsze za modu, jako jeszcze chyba dziecko, zawsze przeglądałem na szybko, żeby zobaczyć, co tam na fakcie, jaka goła baba została dzisiaj zaprezentowana. Dzisiaj może mniej o gołych babach, a o kamperach. Tyle wynajęcie kampera kosztuje na wakacje, kaucja może porazić. Drożyzna na sklepach, na stacjach, hotelach, restauracjach, muszą się liczyć z nią Polacy. Ile kosztuje wynajęcie kampera na Helu i nie tylko? Sprawdziliśmy, ale nie mamy dobrych wieści. W wypożyczalniach tanio nie jest, przerazić może także kaucja. Więc sam nagłówek sugeruje nam, że będzie groźnie, będzie naprawdę hardkorowo. No, dziennikarze sprawdzają stawki, które obowiązują latem 2022 roku. Pięcioosobowy kamper z Warszawy to koszt od 450 zł, więc to jest zaskakująco dobra, prawdziwa informacja. Ale kaucja zwrotna to aż 5 000 zł. Wśród warunków również minimalny wiek kierowcy 25 lat i doświadczenie w prowadzeniu od 3 lat wzwyż. Ile ma wynosić, moi drodzy, kaucję za pojazd kempingowy kosztujący nierzadko ponad 300-400 tysięcy złotych? Wydaje mi się, że 5 tysięcy złotych kaucji jest tutaj jak najbardziej adekwatną kwotą do jakby wartości całego auta. Wypożyczalnia kamperów z województwa kujawsko-pomorskiego według cennika ze strony internetowej do 11 września za dobę inkasuje 600 zł. Do tego trzeba doliczyć opłatę serwisową 300 zł, a kaucja zwrotna wynosi 4000 zł. Podkreślamy, że minimalny okres najmu to 7 dni. To jest zaskakujące, wszystkie dane są jak najbardziej zgodne z prawdą, aż się po dziennikarzach portalu fakt.pl po prostu takich rzeczy nie spodziewałem. W mazowieckiej Fiat Ducato Pilot w sezonie wysokim, czyli do sierpnia, wypożyczenie kampera kosztuje 250 zł doba, to chyba jakaś używka. Opłata serwisowa wynosi 250 zł, zaś kaucja zwrotna 2000 zł, tu już jestem pewien, że to jest używka. Wyposażenie to m.in. zbiornik wody 100 litrów, grill i bagażnik na dwa rowery, butle z gazem 11-kilogramowa, lodówka z zamrażarką oraz saperka i siekierka. I tutaj też był 3 kropek po słowie oraz, nie wiem dlaczego, bo saperka i siekierka po prostu na każdym biwaku się najzwyczajniej w świecie przydają. I wie to każdy karwaningowiec, który kiedykolwiek podróżował kamperem czy przyczepą kempingową. Gdańska wypożyczalnia oferuje kampera za 689 zł doba. W tej cenie telewizor z Netflixem, moskitiera, klima postojowa, bagażnik na 4 rowery. Przenosimy się na Hel. Kto zdecyduje się na 6-osobowego kampera za dobę, zapłaci 600 zł, ale jest haczyk. Podkreślone, to stawka dla 4 osób, za każdą kolejną trzeba zaś dopłacić 50 zł doba. Kaucja wynosi tylko 500 zł, więc to prawdopodobnie kamper stacjonarny, którym po prostu nie możemy nigdzie pojechać.
Firma, która ma swoją bazę we Władysławowie, oferuje dobowy najem za 750 zł. Do listy wydatków opłata serwisowa 350 zł, stół z 5 krzesłami powinien przygotować kolejne 350 zł. Nasze badania pokazują, że aż 66% Polaków chciałoby spróbować podróży kamperem, a niemal 90% tych, którzy mieli okazję spróbować tej formy wypoczynku, polecają innym, wskazuje Katarzyna Jedlińska, dyrektor generalna internetowej platformy do wynajmu kamperów Campiri.pl. Cytat chyba jeszcze sprzed paru miesięcy, bo jak wiecie, Kasia już dyrektorką generalną Campiri.pl nie jest. W każdym razie powiem Wam tak, artykuł jest napisany w bardzo taki fajny, merytoryczny sposób i mówi prawdę, za co zawsze doceniam. Natomiast bardzo mnie śmieszą te wstawki takiego faktu, który zawsze chciał, żeby to wszystko było takie, wiecie, wow, była jakaś agresja, była jakaś interakcja, byłoby coś niesamowitego, no bo wow, 5000 zł to jest, tam ma być duże. I są te właśnie takie onomatopeje wstawione, które polegają na tym, byście się w jakikolwiek sposób zestresowali, a wy się nie stresujcie. Tylko jeżeli macie ochotę, to po prostu wynajmijcie kampera i jedźcie nim przed siebie. Zwłaszcza we wrześniu, kiedy wstawki są za wynajem naprawdę atrakcyjne. Ej, ostatni news, moi drodzy, na dziś. Wszyscy słyszeliśmy o skażeniu rzeki Odra i tutaj na ten temat mówić nic więcej nie będę, bo dudnią o tym wszystkie serwisy informacyjne w naszym kraju. Ale co, o czym chciałem powiedzieć, to jest to, że restauracje zostały przyłapane. Okazuje się, że wcale one nie sprzedają świeżych ryb łowionych przez właściciela kutrem w nocy. Potem ten sam właściciel przyjeżdża, oporządza te ryby, przygotowuje je, smaży, no i wydaje swoim gościom w przeciągu dnia i tak naprawdę przez 3 miesiące ten właściciel nie śpi ani minuty, ciągle pływa, łowi, przygotowuje i smaży. Każdy doskonale wie, że w trakcie wakacji na świeżą rybę nie ma co liczyć. Wszyscy korzystają z produktów bardzo głęboko mrożonych, co jest oczywiście niczym złym. No ale w momencie, kiedy przychodzi gość i pyta, czy ryba jest świeża, to każdy kelner, każda kelnerka odpowie, jak najbardziej, wczoraj łapana, wczoraj kupowana z kutra. No i teraz wszystko się trochę wywróciło do góry nogami, bo restauratorzy i właściciele smażalni tutaj w okolicy Zalewu Szczecińskiego stracili po prostu klientów, bo ci klienci biedni od lat słyszeli, że to są świeże ryby łowione prosto tutaj z kutra, prosto z wędki trafiają na ich talerz, na ich stół. No i teraz, kiedy usłyszeli, że ryby są, że rzeka jest zatruta, ryby również, no przestali chodzić do restauracji i zamawiać ryby. I restauratorzy nagle teraz tłumaczą się, że no nie, no bo to tak wcale nie było, że tak naprawdę to były ryby mrożone i generalnie to mamy 2 albo 3 dostawców w całym naszym kraju, którzy dostarczają nam te ryby do restauracji. No teraz trzeba całą narrację tłoczoną do tych głów biednych turystów nad polskim morzem zmienić. Czy to się uda? Mam nadzieję, że tak, a gdybyście chcieli po prostu zjeść rybę, to jak najbardziej można to zrobić, bo tak jak mówiłem, ryby są bardzo często w naszym kraju importowane z dalekich krajów, bardzo są głęboko mrożone, no i na nasz stół trafiają, jakkolwiek by nie powiedzieć, są świeże. Z pewnością nieskażone żadną rtęcią. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu podczas relacji z Caravan Salon w Düsseldorfie. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce.